Czasami jak się patrzy na takie pętle for w innych językach, to jakoś tak trochę smutno, że w tym C++ ten for jakiś taki rozwlekły, jakiś taki trochę niesmaczny. Spróbujmy temu zaradzić, wykorzystując to, co już się nauczyliśmy. O czym w zasadzie będzie ten odcinek? Spróbujemy sobie stworzyć coś takiego, zerknijcie na ten komentarz, który tutaj zaznaczyłem. Taką pętlę for, abyśmy mogli posługiwać się takim zasięgiem wygodnym dla wzroku, wręcz od do. A nasze i, żeby sobie iterowało tutaj po tych kolejnych liczbach, od tej pierwszej do tej drugiej. Coś podobnego w wielu innych językach w zasadzie istnieje, jest jakoś takie smaczniejsze w odbiorze. A u nas w tym C++, no właśnie, niekoniecznie tak to wygląda, jakbyśmy chcieli. Zresztą zobaczcie, gdybyśmy na przykład chcieli zapisać coś 150 razy, no to zapisalibyśmy naszą pętelkę for o dokładnie w ten sposób. No niby super, niby czytelne, ale jak się tak zerknęło w te inne możliwe zapisy, jakoś tak brzydko, za dużo tych znaczków. No, można to na przykład zrobić tak. Taki całkiem elegancki while, który tutaj ładnie ma zakamuflowaną taką dekrementację tego i, aż do tego momentu, kiedy i zjedzie do zera. W efekcie ta pętla faktycznie tutaj 150 razy się powtórzy, tylko że no, psuje wszystko ta deklaracja i troszeczkę przed while'em. No jakieś to takie znowu rozlazłe. No możemy połączyć te dwie metody i na przykład zrobić coś takiego, jak w tym przykładzie. No niby tu już ładnie wszystko zapętlone, tutaj wykorzystujemy tę sztuczkę, nawet można by to było jeszcze i tutaj zapisać, chociaż wtedy trochę problemów z tym i, bo by to było wtedy tam od 149, a nie od 150 i tak dalej. Ale mimo wszystko jakiś taki niesmak tutaj pozostaje, no bo przyznajcie sami, gdybym to zapisał w ten sposób, to jest taki pseudokod, czy jakoś tak, no to jakoś tak rzut oka i prostsze, fajniejsze, szybsze. Od razu wyjaśniam. Coś takiego w standardzie 2020, standardzie C++20, w zasadzie już chyba jest wprowadzone, o ile mnie pamięć nie myli. I też możemy skorzystać z biblioteki Boost, która daje nam takie rozwiązania. No ale my poruszamy się w tym standardowym, w tej bibliotece standardowej języka i spróbujemy sobie dzisiaj w ramach ćwiczeń coś takiego samodzielnie stworzyć, tak aby o ta funkcja, którą tutaj podałem w komentarzu, żeby taka pętla for o właśnie z takim zapisem funkcjonowała, działała i robiła to, co intuicyjnie chcemy, żeby robiła, czyli żeby w tym zasięgu od minus 15 do 30 poruszało się moje i. No to zobaczcie, jak można to uzyskać. W tym celu stworzyłem dwie klasy. Pierwsza będzie klasą, która jest jakby iteratorem, będzie się przesuwała po kolejnych elementach tego zasięgu, a druga będzie właśnie ten zasięg określała. Ta druga klasa ma tutaj takie dwa pola od A do B i konstruktor tejże klasy będzie mi tutaj ładnie definiował pierwszą liczbę, od której zaczynam tę moją iterację, drugą liczbę, na której mam zakończyć, a następnie będę sobie wywoływał takie dwie metody begin-end, które będą zwracały iterator na pierwszy element tego całego zasięgu i drugi i ostatni, a w zasadzie to będzie to element za ostatnim. Czyli jak mam A do B, to będzie za B. A ta pierwsza klasa to jest właśnie iterator. I taki podstawowy iterator, który chcę tutaj zasymulować, a który jest niezbędny, aby pętla for, o ta taka, jak jest tutaj, zadziałała, czyli żeby ten dwukropek sprawił, że to, co zwraca mi tutaj to wywołanie, ten obiekt, żeby ta grupa była właśnie kolejnymi elementami z tego zasięgu i wewnętrznie, żeby to i poprzez iterator przechodziło na kolejne te elementy. Zatem tutaj muszę zaszyć cały taki mechanizm właśnie takiego niejawnego przechodzenia od elementu do elementu za pomocą iteratora. I właśnie ta klasa mi to gwarantuje, ta pierwsza. I tu mam następujące elementy. Ale to sobie tak rozpakujemy, powoli załapiemy. I no właśnie wartość, po której będę się poruszał. Tutaj mamy informację, czy mam się poruszać tak do góry, czyli narastająco, czy powiedzmy od 2 do 10, czy odwrotnie, od 10 do 2, tak schodząco.
Ok? Mój iterator jest na tyle cwany, że będzie się domyślał, czy liczby mają rosnąć, czy maleć. Tutaj mam już publicznie właśnie konstruktor tejże klasy i on przyjmuje sobie jakąś liczbę. To właśnie będzie ta liczba, która będzie reprezentowała obecną wartość, na której mój iterator tam się zatrzymał, oraz informację, która mi powie, czy przy przejściu do następnego iteratora to ja mam się obniżać czy zwiększać. Tak? A tu od razu po tym dwukropku mamy takie przypisanie wraz z wywołaniem tego konstruktora, to znaczy, że do tego pola i zostanie wpisane właśnie to value of i, a do tego pola increase będzie wpisana wartość tutaj podana w konstruktorze. No, domyślnie będzie to prawda, czyli że będę miał narastający taki ten stepping, ten iterator będzie przechodził 2 do 3, od 3 do 4 i tak dalej. No i teraz musimy sobie zdefiniować operator tej dereferencji, tego wyłuskania, no bo on jest niejawnie gdzieś tam używany przy iteratorach. No i tutaj to po prostu będzie zwrócenie tej wartości i, na którą obecny iterator wskazuje. Kolejny operator, który tutaj sobie definiuję na tych moim obiekcie iteratora, to jest operator plus plus. I on ma bardzo prostą definicję, że jeżeli mam się przesuwać rosnąco, to i zwiększę 1 po prostu, a jak nie, to zmniejsz. No i to wszystko. Na koniec zwróć to, na co ten obecny dis, ten obiekt, który ten mój iterator wskazuje. A na co on wskazuje? No właśnie na i, bo tutaj mam właśnie tą dereferencję, to wyłuskanie, a to wtedy będzie wywołany ten operator, a on zwróci i, czyli operator plus plus zwróci wartość obecnego i. Wcześniej to i zwiększając lub zmniejszając, no bo ma być plus plus, przesuń się, ok? No jeszcze potrzebuję operatora, który sprawdza tę nierówność, czy jakiś iterator jest równy, nierówny drugiemu iteratorowi. Stąd tutaj zgodnie z definicją tego operatora muszę mieć argument, jest to ten drugi iterator tejże samej klasy, które to będę porównywał, czyli obecny dis. Tutaj o, jest jego wartość tego dis. Mógłbym też mieć tutaj dis. O tak, wpisane, ale nie potrzebujemy tego. Wiemy, że to jest domyślnie dis. Czy jest różny od other i tego drugiego, z którym porównujemy? De facto porównujemy ich obecne wartości i po prostu. Jeśli są różne, no to wszystko jest jasne. Te trzy proste operatory, tutaj tak, nasza gwiazdeczka, dwa plusiki i ta nierówność są potrzebne, aby zadziałała ta mechanika. O ta tutaj. Bo kiedy tutaj mamy taki dwukropek, to właśnie C++ się spodziewa, że taka ukryta iteracja za pomocą iteratorów operatora plus plus, wyłuskania tej dereferencji, że ona tu gdzieś jest zaszyta. No i właśnie dlatego potem to i będzie reprezentować kolejne elementy z tego całego zasięgu. Od minus 15 w tym przypadku do 15. No i to jest ta klasa pierwsza z iteratorem, a druga, zobaczcie, jest już tylko i wyłącznie taką mechaniką, gdzie definiuje sobie właśnie dwie metody begin i end, a konstruktor zawiera po prostu ten zasięg, odkąd, od jakiej wartości do jakiej wartości. I teraz begin, czyli iterator początku. Tutaj sprawdzam, czy a jest mniejsze od b, bo wtedy będę chciał mieć taki rosnący iterator, tak? Jeśli a będzie na przykład zerem, b dziesiątką, to ja będę chciał się poruszać od 0 do 10, więc tam będzie się musiało plus plus wykonywać. Stąd przywołuję mój iterator, zwracam mój iterator, zobaczcie, z wartością początkową a, ale z informacją tam ukrytą, że ty rośnij, czyli jak spotkamy później operator plus plus, zobaczcie, tutaj jesteśmy, okay, to i będzie rosło. A jeżeli przekażę wartość fałsz, to i będzie malało. A taka sytuacja nastąpi, kiedy a nie jest mniejszy od b. Okay? Łatwiutko. Natomiast end będzie mi zwracało iterator na za ostatnim elementem. Ostatnim jest b. I tyle. Tylko że znowu, teraz troszkę o co innego. Pytam, jeżeli a jest mniejszy od b, to zwracam coś takiego. A jak jest każda inna sytuacja, to coś takiego. Ok? Przy czym dlatego mam tu plus 1, minus 1, aby załapał się też ten ostatni element b. Aby kolejny iterator był już następną wartością, ale nie należącą do tego zasięgu. Ok? No to zobaczmy, jak to w praktyce działa. Te kolejne pętle for sobie zobaczmy, co wyświetlają.
skompilujemy. I zwróćcie uwagę. Zasięg od minus 15 do 15 i przyjmuje kolejne wartości. To ta pierwsza tutaj prezentacja fora. Drugi for, podobnie, tylko troszeczkę mniejszy. Zasięg od minus 15 do minus 10. Nie kończymy na liczbie dodatniej, tylko na ujemnej. Tutaj ten krótki, mały wykaz liczb. Następnie mamy od 15 do 0. Zwróćcie uwagę, będziemy teraz maleć. Czyli nie narastamy sobie tam wewnątrz, ale rośniemy. Tak jak to tam zaprogramowałem, że jeżeli A będzie większe od B, to ta nasza iteracja plus plus, to zwiększanie się, będzie tak naprawdę zmniejszaniem i. Mimo że iterator przechodzi na następny element, to wartość tego elementu to jest po prostu zmniejszające się i. Od początkowych 15 coraz mniej, 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 aż do zera, co widzicie o tutaj. No i tu jeszcze kilka przykładów. Od 0 do minus 10, proszę bardzo. Od 10 do minus 10, podobny przykład, ale trochę większy. I tak dalej. Możecie sobie powpisywać. Chyba się nie pomyliłem i żadnej sytuacji jakiejś pokręconej tutaj nie znajdziemy. Jeszcze na koniec maleńka uwaga. To, co tutaj zrobiłem, jest jakąś taką imitacją bardzo prymitywnego iteratora. Ma on tam sobie metodę begin i end i w sumie wszystko fajnie funkcjonuje, ale gdybyście chcieli takiego iteratora użyć na algorytmach na przykład, które STL dostarcza, to ten nasz iterator tutaj, od razu mówię, jest na tyle prymitywny, że nie będzie zgodności, gdybyśmy chcieli go wykorzystywać w jakichś algorytmach. Możemy i to zaprojektować, ale nie wiem, czy będziecie tego chcieli, czy jest takie zapotrzebowanie, w związku z tym uwaga do przeczytania w tym komentarzu. Jak ktoś tam będzie chciał, parę osób może poprosi, to faktycznie jeszcze to troszeczkę poszerzę i pokażę, jak taki iterator, który tutaj zrobiliśmy, tak zaprojektować, żeby był dosłownie zgodny z biblioteką STL i mógł przez to być wykorzystany na przykład w dużej ilości algorytmów, które nam biblioteka algorytm dostarcza. Też zakomentowałem na koniec takie inne troszeczkę wykorzystanie tego, co tu właśnie stworzyliśmy, właśnie gdzie sobie, zobaczcie, pracuje tak, jakby to były iteratory, te nasze range, które tutaj ma metodę begin i end i tutaj tworzę sobie właśnie it, end it, i funkcjonuje to tak, jakby był to iterator. Pracuję tu na operatorze, który wymyśliłem, mogę sobie dereferować ten iterator i powiedzmy coś tutaj też wyświetlać. No to zdaje się od minus 20 do 20. Sprawdźcie to sobie już sami. Zostawiam to tu jako komentarz, bo bardziej chodziło mi o taką sprytną pętlę for, która ładnie taki zasięg nam tutaj pokazuje. Czy to jest potrzebne? W sumie nie. W sumie nie. Ale fajnie wygląda, a być może jednak uznajemy, że jest to jakoś tam potrzebne, skoro w nowym standardzie już takie zasięgi są dodane i skoro biblioteka Boost, taka, która gdzieś poszerza te możliwości języka, zawierała takie mechaniki. No tutaj specjalnie poruszałem się po tym, co wiemy, jak możemy tworzyć jakieś sobie klasy i jak możemy sobie sami stworzyć taką symulację takiego range od do. Tyle na dzisiaj.